Zespół naukowców ustalił, że produkcja ulubionego musującego wina na całym świecie niesie za sobą poważne konsekwencje dla środowiska naturalnego Włoch. Jak podaje portal National Geographic, badacze z Uniwersytetu w Padwie ustalili, że produkcja Prosecco odpowiada za 75% utraty gleby w regionie północno-wschodnich Włoch. Jest to spowodowane niewłaściwą konstrukcją winnic, która sprzyja występowaniu erozji wywołanej opadami deszczu. Średni roczny ślad glebowy jednej butelki tego trunku to aż 4,4 kg. Jak podaje portal Green News, Wielka Brytania wprowadzi zakaz importu i eksportu odciętych płetw rekina. Jest to pierwszy kraj na świecie, który wprowadzi takie działania. Płetwy pozyskiwane są w sposób niehumanitarny, a rocznie zabijane jest prawie 100 milionów rekinów. Spośród 500 odmian już 143 zagrożone są wyginięciem. Jak podaje portal Nauka w Polsce, naukowcy postarają się odtworzyć mamuta, tworząc krzyżówkę zagrożonego wyginięciem słonia azjatyckiego z DNA mamuta. Naukowcy mają też nadzieję, że projekt pozwoli ocalić przed wyginięciem zagrożone słonie azjatyckie poprzez dostosowanie ich do trudniejszych warunków środowiskowych. Pierwsze mamuciątko może urodzić się już za 6 lat. Jak podaje Onet, na Pomorzu Zachodnim na świat przyszło 14 małych rysi. Czwórka maluchów urodziła chyża, która została wypuszczona przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze. W Polsce ryś określony jest jako gatunek zagrożony, dlatego tak ważne jest podejmowanie działań mających na celu odbudowę ich populacji.